Proszę Państwa, ja jeszcze teraz krótkie uwagi a propos tego zakończonego dzisiaj konferencji klimatycznej w Katowicach. Przecież to jedno wielkie nieporozumienie, a media gadają co chcą i ja dopiero wczoraj, dziś się zorientowałem, że przecież, bo tym się nie chwalą media nasze kochane i rząd, że przecież w tej konferencji nie brały udziału, a tym bardziej nie podpisały tych porozumień. Najwięksi truciciele na czele z Ameryką i Chinami. No, a Indie i Rosja prawdopodobnie też albo nie podpisały, albo złożyły jakieś zastrzeżenia, czy nie brały udziału. A Turcja i Brazylia, też wielki truciciel, i Amazonia zgłosiły zastrzeżenia i nie podpisały wszystkich punktów. Więc to jest tylko zakładanie, kaganiec na uszy ludziom w Europie, do reszty wykończyć, zniewolić, aż rząd z zachwytem takie pierdoły podpisuje. Przecież to jest skandal i bezsens. I my będziemy się dusić, Unia będzie niszczeć, dawać rygory, dopłacać do trzeciego świata, a najwięksi, najbogatsi będą truć. Po prostu paranoja, bezsensowny szczyt i nie ma się czym chwalić i trzeba to jak najszybciej, bo nas te dopłaty do CO2 wykończą i to jest jedno wielkie oszustwo i manipulacja. Nie dajmy się, nie pozwalajmy się kłamać i po prostu trzeba się modlić i to wszystko niestety obalić, prawdopodobnie też całą Unię, bo widzę, że to innego wyjścia chyba nie ma, bo teoretycznie powinni się zreformować i opamiętać, ale jak tam tacy rządzą jak pan Macron, no to wiele z tego nie wynika. Módlmy się i działajmy, żeby było lepiej, bo inaczej dosłownie nas zniszczą, zwłaszcza gospodarczo. Co nie daj Boże, amen.